Kilka tygodni temu na kanał wrzuciłem film o najtańszym komputerze do Counter-Strike'a, kosztującym niespełna 250 zł. No cóż, okazał on się troszeczkę zbyt mało wydajny, a to za sprawą jednego małego elementu. Jakim było to małe ustrojstwo? Zamontowany tam Pentium okazał się zbyt słaby do gry Counter-Strike'a i zrobiłem to trochę błąd, bo myślałem, że jednak uda mi się wyciągnąć więcej po OC. Myliłem się. Poza samym problemem z procesorem również mogło być po prostu zbyt mało pamięci RAM. W poprzedniej wersji tego komputera było tylko jeden moduł 4 GB. Więc po nieudanym debiucie komputera za 250 zł pora na Cebula Gaming 2.0. Poza samą specyfikacją zmieni się też metodyka testowania tego komputera. Poza samym CS-em dołączymy jego nowego konkurenta, czyli nowe dzieło od Riotu, czyli Valoranta. Jak wiecie, obie gry są reklamowane jako te, które pójdą na każdym ziemniaczanym komputerze. Więc sprawdzimy, który tak naprawdę z tych dwóch shooterów lepiej poradzi sobie właśnie z tym staruszkiem. O tym, że obie gry powinny pójść na jakimś kartoflu, świadczy ich minimalne wymagania podawane przez producenta. I zanim zaczniecie znowu robić gówno burzę w komentarzach, zapoznajcie się z tym, czym są wymagania minimalne. Dla tych bardziej leniwych, tak pokrótce. Wymagania minimalne to są wymagania, dla których gra się w ogóle Wam uruchomi jako tako, a nie, że będziecie mieli od razu 100 FPS-ów w ultra. No dobra, nie przyszliście tutaj dla wywodu mojego, czym są wymagania minimalne, a jednak dla tego dziadka, którego już Wam wcześniej pokazywałem. Co się zmieni? No przede wszystkim ten procesor dwurdzeniowy Pentium wypada z tego komputera i w jego miejsce już wpada legenda, jeśli chodzi o socket 775. Mianowicie czterordzeniowy Dual Quad Q6600. Czterordzeniowy, jak już wspomniałem, układ taktowany 2,4 GHz. Co jest najważniejsze, powinien się bardzo dobrze kręcić, ale oczywiście to sprawdzimy w dalszej części materiału. Kolejną sprawą będzie dołożenie pamięci RAM. Będziemy mieli do dyspozycji już tutaj 8 GB, czyli dość współcześnie. Jeszcze wracając do procesora, trzeba go będzie jakoś schłodzić, mianowicie jego TDP na poziomie 105 W w stoku to już jest dość pokaźna suma, co dopiero przy overclockingu. Więc zajebisty cooler Intela musi opuścić nasz zestaw. Nawet tutaj nie pomoże ten najnowszy premium od Intela dokładany do 10. generacji Core. A będzie nim już zapomniany firmy produkt, który się nazywał kiedyś Pentagram. Jest to dość pokaźne chłodzenie, jednak z customowym wentylatorem od Ethermaxa. Wygląda, jak widzicie, no najlepsze czasy ma za sobą, ale jest naprawdę wydajny. Jest trochę za wielki do mojej obudowy, co widać po ułożeniu, ale najważniejszą jego zaletą poza wydajnością był fakt, że był za darmo. Przy Cebula komputerze to jest najważniejsze. Dla tych, co nie oglądali wcześniejszego materiału i chcą zobaczyć tą niesamowitą porażkę, jeśli chodzi o Counter-Strike'a w kwocie 250 zł, karta Wam się wyświetla tutaj. A dla tych, którzy nie chcą obejrzeć, dla przypomnienia, co dalej siedzi. Przede wszystkim układ graficzny to jest Radeon HD 7770 z 1 GB pamięcią GDDR5. Na danym jest 1 TB West Digital Green. Zasilane to jest wszystko 400-watowym zasilaczem od Chiefteka. A wszystko zamontowane na płycie Asusa z obsługą, co jest dość niespotykane, DDR-ek trójek, jeśli chodzi o socket 775. Cały komputer będzie pracował pod dyktando Windowsa 10 w najnowszej rewizji aktualizacji 2020,
co powinno troszeczkę wpłynąć na wydajność takiego komputera ze względu na kilka poprawek związanych z wydajnością dysków twardych. Gry będą przetestowane w trzech rozdzielczościach: Full HD, 900p oraz 720p. Zapraszam na testów. Jak zauważycie, Valorant sobie trochę lepiej poradzi niż CSGO, mimo tego, że posiada większe wymagania minimalne. Mimo wszystko odpowiedź, czemu tak jest, nie jest trudno. Counter-Strike bardziej polega na procesorze, a mimo wszystko na tym Q6600 nie jest demonem wydajności w dzisiejszych czasach. Za to Valorant wykorzystał w 100% układ graficzny. Stąd wyższe FPS-y w porównaniu z CS-em, gdzie w CS-ie, gdy procesor pracował na 100%, karta graficzna była wykorzystywana w maksymalnie 50%, stąd słabsze wyniki niż w Valorancie. W CS-ie myślałem, że sytuacja znowu rozwiązuje overclocking, jednak no, moja sztuka dość była już uparta. Procesor maksymalnie podnieśli na 2750 MHz, co przełożyło się na wzrost około 10 FPS-ów na Daście 2 w CS-ie. Generalnie coś jest nie tak z procesorem, prawdopodobnie to już jest wielkie zmęczenie materiału, bo kiedy miałem ten procesor kilka lat do tyłu, bez problemu przekraczał on barierę 3 GHz. Czy średnia na poziomie 80 FPS dla CSGO jest wystarczająca? Teoretycznie tak, da się już dość przyjemnie pograć, chociaż czasami zdarzają się małe przycięcia, ale to są bardzo krótkie i rzadkie przypadki. Mimo wszystko nie jest to ostatnie słowo tego zestawu, ponieważ jest dalej mały margines, który można jeszcze pojawić w tym komputerze, tylko muszę się pogodzić z AliExpress i prawdopodobnie powstanie trzecia część na temat tego komputera. A teraz to będzie wszystko, trzymajcie się, cześć!